Ścieżka dydaktyczna śladami Wlastimila Hoffmana to sztalugi z przepięknymi obrazami, na których zobaczyć można dzieła malarza, który w Szklarskiej Porębie spędził schyłkowe lata swego życia. Zaczyna się przy Państwa Galerii Korpalów. Następna tu w Esplanacie. Kolejna przy Kościele Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie. Tam też jest szkoła i nieopodal cmentarz. Idąc dalej jest kolejna sztaluga w Muzeum Karkonoskim, czyli w domu Karla i Gerharda Hauptmannów. Następna we Wlastimilówce, kolejna w Kościele Bożego Ciała i ostatnia na ulicy Wlastimila Hoffmana. Bardzo się cieszę i mówią, że marzenia się spełniają. Moje też i kolejne spełnia się. Pomysł miałem taki, właściwie zrodził się w czasie jednej z pierwszych wycieczek, które organizuje szlakiem Wlastimila Hoffmana. Wlastimil Hoffman osiedlił się w Szklarskiej Porębie w 1947 roku. Wielu mieszkańców posiada jego dzieła, wielu z nich również mu pozowało. Mieliśmy okazję porozmawiać z nimi podczas uroczystego odsłonięcia obrazów. I myśmy tam do niego bardzo często chodzili i tak się z nami rozmawiał jak stary znajomy, taki fajny, coś tam powiedział dowcipnego, coś tam sobie, a jak mnie malował, to się zawsze nam podgwizdywał, tak sobie coś mruczał, jakieś arie czy coś. Wydaje mi się, że proszę pana, rzadko w życiu można spotkać taką indywidualność, takiego artysty, głęboki, myślący, uduchowiony. Więcej wspomnień można usłyszeć w 20-minutowym filmie zatytułowanym Wlastimil Hoffman, wybitna postać spod Szrenicy, który powstał z okazji zeszłorocznych obchodów roku Wlastimila Hoffmana w Szklarskiej Porębie. A powracając do ścieżki, jedna ze sztaluk w pobliżu dworca Szklarska Poręba Średnia pozostanie pusta. Jeden będzie otwarty, że tak powiem, kolokwialnie będzie otwarty, dający możliwość turystom, a może i malarzom, którzy tu przyjadą, sobie namalować jakiś w tym miejscu, w którym również pracował Wlastimil Hoffman, żeby uatrakcyjnić to, ale naprawdę, żeby móc dotknąć jego spuściznę. Każdy chętny będzie mógł stworzyć wizję, może tak ukochanej przez Wlastimila Hoffmana Szklarskiej Poręby, albo portret jednego z jej wspaniałych mieszkańców.